Kolejny twój związek się rozpadł? A może nowa znajomość skończyła się po paru pierwszych randkach? Jeśli zauważyłeś, że trudno jest ci zbudować trwałą relację, to jest szansa, że masz po prostu pecha i trafiasz na niewłaściwe osoby, ale znacznie bardziej prawdopodobne jest to, że to ty nie nadajesz się do związku. A warto to sprawdzić, bo tylko wtedy będziesz mógł coś z tym zrobić. Zobacz 5 najczęstszych oznak, które mogą o tym świadczyć. Jeden. Ciągle rozglądasz się za innymi opcjami. Co prawda jest całkiem dobrze, ale zawsze mogłoby być lepiej. Zwłaszcza, że minęło już trochę czasu, motyle w brzuchu pozdychały i już nie ma takich fajerwerków. Być może cię zaskoczę, ale taki los czeka każdy związek. Fala początkowej namiętności prędzej czy później opada, a wasza relacja wchodzi w fazę dojrzałości. Jeśli ulegniesz pokusie i zaczniesz gonić za motylkami, to możesz wpaść w pułapkę namiętności i ciągle skakać z kwiatka na kwiatek. Nagrałem o tym osobne wideo. 2. Nie masz swojego życia. Jeśli nie masz żadnych przyjaciół ani głębszych więzi z rodziną i centrum twojego życia towarzyskiego stanowi twój partner, to możesz mieć kłopoty. Tym większe, jeśli on, nie daj Boże, ma przyjaciół i swoje życie towarzyskie. Taka sytuacja może powodować, że on będzie czuł obowiązek spędzania z tobą czasu, a to nie będzie wpływało dobrze na jego uczucia do ciebie. W końcu twój styl życia to jeden z 6 najważniejszych czynników atrakcyjności. 3. Na siłę próbujesz dostosować się do partnera. Kompromisy w związku są potrzebne, czy wręcz niezbędne, ale tylko pod warunkiem, że wychodzą z obu stron, nie tylko swojej. Ciągłe ustępowanie nawet nie da się nazwać kompromisem. Jeśli wierzysz, że nie poradzisz sobie bez swojego partnera i musisz go zatrzymać za wszelką cenę, to kiedy pojawi się sporna sytuacja, będziesz bardziej skory do ustępstw. Ale takie przekonania grożą złamaniem równowagi uczuć i w konsekwencji rozpadem związku. Dlatego stawianie na swoim, zwłaszcza w sprawach, które mają dla ciebie większe znaczenie, wyjdzie na dobre nie tylko tobie, ale też twojej relacji. 4. Próbujesz zmieniać i kontrolować partnera. Jeśli twoją ulubioną zabawą jest zabawa w dyktatora, i nie mówię tutaj w kontekście łóżkowym, to masz spore kłopoty. Oczywiście to dobrze, jeśli chcesz dla swojego partnera jak najlepiej, zachęcasz go do wyznaczania nowych celów i pracy nad sobą, ale jeśli perswazja zamienia się w groźby, ultimatum albo zwyczajne zrzędzenie, to nie tylko będziesz miał mniejsze szanse na skuteczną motywację, bo to najgorsze z możliwych metod, ale przy okazji brutalnie okaleczysz swoją relację i uczucia twojego partnera. 5. Często się obrażasz i masz pretensje. Jeśli dwóch facetów usłyszy tekst "masz małego penisa" i jeden z nich śmiertelnie się obrazi, a drugi nawet nie zareaguje, to jak myślisz, który z nich naprawdę nie został zbyt hojnie obdarzony przez naturę? Obrażając się, pokazujesz swoje kompleksy i brak pewności siebie. Najgorzej, jeśli obrażasz się i masz pretensje, kiedy ktoś pokazuje ci brak zainteresowania, na przykład odwołał spotkanie, nie odpisał, albo ogólnie się nie stara. Umiejętności komunikacyjne wyniesione z przedszkola niekoniecznie będą się sprawdzały w dorosłym świecie. W praktyce pretensjami nie tylko nikogo nie przekonasz do tego, na czym ci zależy, ale jeszcze zepsujesz waszą relację. Jeśli ten punkt dotyczy ciebie i chcesz zbudować trwały związek, to dobrze będzie nad tym popracować. 6. Jesteś za bardzo zazdrosny. Oczywiście mówi się, że nie ma miłości bez zazdrości, ale to jest bzdura. Zazdrość jest jak trucizna. Może i niewielka dawka nic ci nie zrobi, ale nic nie usprawiedliwia zażywania trucizny. A przedawkowanie może mieć fatalne konsekwencje i nie mówię tutaj o zwykłej biegunce. Nawet jeśli czujesz zazdrość, to wiedz, że przerzucanie jej na swojego partnera nie tylko nie da ci nic dobrego, ale wręcz pogorszy sytuację, bo jeszcze bardziej go od siebie odepchniesz. Jego uczucia jeszcze bardziej się osłabią, a przez to prawdopodobieństwo zdrady będzie jeszcze większe.
Im więcej z tych oznak widzisz u siebie, tym mniejsze prawdopodobieństwo, że stworzysz szczęśliwą relację i to bez względu na to, na kogo trafisz. Na szczęście wszystko w Twoich rękach. Każdy z tych punktów omawiałem osobno na innych moich filmach, więc zachęcam do eksplorowania mojego kanału i oczywiście do subskrybowania. A jeśli już teraz jesteś w związku i chcesz sprawdzić, jakie ta relacja ma szanse na przetrwanie, to rozwiąż darmowy test związku, który znajdziesz na stronie jakzdobywać.pl. Do następnej niedzieli. Robert Marchel.